Rozpoczęły się bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla dzieci w wieku 12 i 13 lat. Zapisując dziecko, będzie można wybrać jedną z dwóch szczepionek. Przyjąć trzeba będzie dwie dawki w ciągu co najwyżej roku. Więcej Paweł Jędrusik. Zapisy na szczepienie rozpoczęły się już m.in. w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu. Same szczepienia ruszą tuż po weekendzie. Zainteresowanie tą szczepionką jest znaczne. Zgłasza się dosyć sporo osób. Jest jedyny tylko problem, że nie za bardzo działa system na platformie. Zapisujemy w związku z tym na tydzień, dwa tygodnie, bo nie wszystkie osoby, które zgłaszają się do zaszczepienia, pojawiają się nam na platformie. A zaszczepić swoje dziecko przeciw HPV naprawdę warto i to bez względu na płeć dziecka, bo istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakażeniem wirusem HPV a pojawieniem się choroby nowotworowej. Boimy się go dlatego, że przede wszystkim jest odpowiedzialny za raka szyjki macicy. Tak? W Polsce te statystyki są bardzo złe, jeżeli chodzi o kobiety, czyli mamy dużą zapadalność na raka szyjki macicy i są rozpoznawane w zasadzie w bardzo późnym stadium, więc również jest większa śmiertelność. Ale narażeni są też chłopcy. HPV może na przykład doprowadzić do nowotworu odbytu lub prącia. Według ekspertów zaszczepienie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy o prawie 90%. Naprawdę dzisiaj dołączamy do najlepszych. Do najlepszych w tym rozumieniu, do tej grupy państw, która już od wielu lat prowadzi kampanię szczepienia, którym udało się tak naprawdę w znacznym stopniu zredukować skalę zachorowań i trzeba tutaj wymienić kraje takie jak Australia, które prowadząc ten program naprawdę doprowadziły do sytuacji, w której praktycznie nowotwór szyjki macicy nie występuje. I my wchodzimy do tego, dochodzimy do tego grona. Szczepienie w tym wieku jest też dlatego istotne, bo do zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego najczęściej dochodzi podczas stosunku seksualnego. Chodzi więc o to, aby zaszczepić nastolatków jeszcze przed inicjacją seksualną.